Siemano, pokażę wam glitcha, też dwa w jednym. Solo kopiowanie i modowanie z auta na auto. Do kopiowania, jak i do modowania, potrzebujemy mobilne z przechowalnią pojazdów, zaproszenie, czy rozpoczęty jakiś napad w mieszkaniu, ale muszą to być przygotowania, swobodny tryb celowania, no i ten warsztat tuningowy i tutaj auto na straty. Jeżeli to robicie do kopiowania pojazdów, no to w tym warsztacie auta na straty albo darmowe Elegy, albo jakieś tam Deluxos, Frozen Money czy Bifa, i w mobilnym najlepiej trzymacie Easy, bo najlepiej ono się sprzedaje. Jeżeli tu, tak jak ja pokazuję na przykładzie, bo tu będę merge'ował auta z auta na auto przez dwie konsole, no to w mobilnym trzymamy takie auto, które przekazuje nam mody na inny pojazd. W moim przypadku tu jest darmowe Elegy i w tamtym warsztacie też darmowe Elegy, bo to muszą być takie same auta. Na stratę takie samo auto jak to, które przekazuje te wszystkie kurde mody. Kółka, tapicerki, Youngtony, kolorki i te inne pierdoły. Ja tu na przykładzie darmowego Elegy, a może to być inne, ale na straty musi taki sam pojazd, jeżeli robicie tego merge'a. Zostawiamy go w bunkrze tak, żeby była opcja strzałki w prawo. Wysiadamy i teleportujemy się teraz do mieszkania, czyli dołączamy do kogoś z innym celowaniem, pierwszy potwierdzamy, drugi anulujemy. Tu wchodzimy do mieszkania, ale nie zwykłego, tylko musi być napisane apartament, żeby można było zmieniać w nim ten wystrój mieszkania. Że mówię, jeżeli kopiujecie w mobilnym Easy na stratę, co chcecie. Jeżeli merge'ujecie, to muszą być dwa takie same pojazdy, jak i na stratę, tak i, jak i tak samo ten, który przekazuje te mody. Teraz tak, wchodzimy w te style, podgląd na pierwszy lepszy wystrój, podchodzimy do tej tablicy napadów, dołączamy do kogoś i tu są dwie metody, jakie możecie zrobić. Dołączacie do kogoś, to gra w GTA, na czarnym komunikacie. Klikacie strzałkę w prawo, komunikat anulujecie. Powinna być tutaj czarna ramka, która teraz się pojawiła. Czyli to mi się nie udało, musi być ona od razu. Powtarzacie, wychodzicie z pokoju, w styl mieszkania, dajecie podgląd na pierwsze tam lepsze wystroje. Podchodzicie do tej tablicy przygotowań, przodem oczywiście. I znowu dołączacie do kogoś, kto gra. Ja tu użyję kogoś z innym trybem celowania i tu to samo. Na pierwszym komunikacie wtedy spamuję strzałkę w prawo i pierwszy komunikat potwierdzam, drugi anuluję, ale cały czas spamuję. Spamuję, pierwszy potwierdzam, drugi anuluję, no też mi nie wyszło. Będziecie potrzebowali na pewno kilku prób. Teraz następna próba. Ja to robię właśnie z tym celowaniem. W styl mieszkania, podgląd na tam pierwszy lepszy. Podchodzę do tej tablicy napadów przodem, oczywiście dołączam znowu do kogoś z innym trybem celowania. Na pierwszym komunikacie spamuję w prawo, potwierdzam pierwszy, spamuję cały czas, anuluję drugi. Wy możecie to zrobić, że klikacie strzałkę w prawo i od razu anulujecie ten komunikat, nie? To możecie obejrzeć sobie, jak i u Bucha, tak i u Pay. Jest ta czarna ramka, o którą się tu najbardziej rozchodzi, czyli się udało. Nie ma minimapy, jest git. Teraz, żeby się teleportować, wyciągamy telefon, wchodzimy w tą zakładkę internetu, otwieramy mapę i teleportujemy się gdzieś tam w okolice tego waszego warsztatu tuningowego. Obojętnie w jakim on jest miejscu, to nie ma znaczenia, czy tam gdzie ja mam, czy tam gdzie indziej. Bo się też ludzie o to niektórzy pytają, czy musi być w tym samym miejscu. Nie musi być. Teraz tu wsiadamy do auta na stratę. Jak ja mówię, no wy jeżeli to robicie podkopiowanie, no to albo darmowe Elegy czy motorek Fadzio, albo z Bifa lub Frozena Deluxo, tam Screamjety, Batmobile, inne pierdoły. Tu wsiadamy, klikamy strzałkę w prawo, zmieniamy w aucie cokolwiek. No, szukajcie najtańszych rozwiązań, opuszczacie ten warsztat. No i znowu teleportujemy się do swojego bunkra. Tam wsiadamy do tego pojazdu, który zostawiliśmy.
zmienią wam się tablice. Jeżeli robicie kopiowanie, no to tylko klikacie strzałkę w prawo, potwierdzacie komunikat i macie zrobioną kopię. Żeby zrobić drugą, musicie albo iść na fabułę kreatora, albo odszukać nową sesję, bo na tej samej już tego nie zrobicie, bo nie będziecie mogli jeździć. Mówię, kopiowania dostępne u Bucha i UPay. Na spokojnie sobie tam obejście. A teraz, jeżeli robicie merge'owanie, to wsiadacie do auta, tablice się zmieniają, w stylach zakładacie oddycharkę lub cokolwiek, zakręci się żółte kółko, otwieracie sobie najlepiej interakcję. Teraz netcat. Wybieracie po IP swoją konsolę, klikacie ikonę pada, ikonę kłódki, blokujecie swoją platformę, na której gracie. W moim przypadku jest to Xbox. Xbox, jeżeli na odłączonym, tak jak tutaj teraz, internecie nie możecie wymusić zapisu gry, musicie niestety czekać 5 minut. Ja nie muszę czekać tu 5 minut, no ale po 5 minutach Xbox loguje się drugą konsolą, wbija na sesję tylko dla zaproszonych, czy tam obojętnie jaką, no dla zaproszonych jest szybciej, jak na publiczną. I kupujecie sobie auto, takie jakie chcecie, żeby się zmerdżowało. Ale kupujecie je nie do mobilnego centrum operacyjnego, tylko do tego warsztatu tuningowego, gdzie macie to auto na stratę. A co do tego netcata? No ja na jednej konsoli muszę czekać 5 minut, żeby zalogować się drugą konsolą, bo na tej pierwszej, na odciętym internecie, nie mogę wymusić zapisu gry. Ale drugim laptopem mam jeszcze tam pierwszą, którąś tam wersję netcata, jeszcze nie aktualizowana, i na drugiej laptopie mogę normalnie odciąć internet, a nadal mogę zmienić strój i zapisze mi się ta gra, zakręci się te żółte kółko. Tylko że wtedy mi wywali tą grę. Ale to tam mniejsza z tym. Dajmy na to, Xbox czeka 5 minut, loguje się drugą konsolą. Kupujemy auto, takie jakie chcemy, w miejsce tego na straty. Opuszczamy sesję, wylogowujemy się. Teraz tak, netcat. Przywracamy ten internet, jak już się wylogowaliśmy na pierwszej konsoli. Tu zamykamy tą interakcję, klikamy strzałkę w prawo, potwierdzamy komunikat. Zakręci się żółte kółko, żeby nie tracić hajsu za kupno pojazdu. Kupujemy amunicję, zmieniamy strój, znowu zakręci się kółko i teraz opuszczamy sesję i wracamy na sesję z powrotem tylko dla zaproszonych. No mi tu właśnie wywali grę, no bo ja nie czekałem 5 minut, ja mówię, ja dopiero teraz przywróciłem internet i od razu mi wywaliło grę. U mnie ten netcat inaczej działa na jednym laptopie, inaczej na drugim. No ale wywaliło mi grę, odpalam od nowa. Wy, jeżeli czekaliście 5 minut, to opuszczacie sesję do fabuły i z fabuły wracacie do sesji online jakiejś tam. Wtedy tylko już wzywacie przez mobilne centrum operacyjne, sprowadź pojazd osobisty, zależy gdzie was odrodzi, i przyjdzie wam świeżo zmerdżowane autko. W moim przypadku no, na stratę mody przekazywało darmowe Elegy, no to na stratę darmowe Elegy. Jeżeli bym mody miał mi przekazywać tam jakieś kurwa, nie wiem, Italii GTO czy tam jakiś inny samochód, no to na stratę muszę trzymać też taki sam Italii GTO na przykład, jeżeli chodzi o merdżowanie. Tu było widać, drugą konsolą kupiłem X Proto, w mobilnym będę miał X Proto z całymi modyfikacjami, które przeszły z tego darmowego Elegy. Że jeszcze raz mówię, kto chce zrobić do kopiowania, no ja to na szybko robiłem, może obejrzeć to samo kopiowanie u Bucha i UPay. Kto chce merchować, a jest w tym obcykany, ma tego netcata wykupioną najlepiej wersję Pro. Tam 4 zł chyba niecałe kosztuje tydzień, a 13 zł miesiąc. To są śmieszne pieniądze, dlatego tam jak ktoś ma dwie konsole lub zaufanego znajomego, to warto kupić tego netcata za te śmieszne pieniądze i sobie porobić. Albo właśnie tak zmerdżować samochód jeden z drugim, czy porobić sobie zajebiste stroje, czy nakupywać sobie przez Bifa
tych pojazdów na stratę typu Deluxe czy Vigilante. A tu tylko dopieścimy nówka X-Proto i tak to wygląda. Są jeszcze inne metody tego merge'owania przez Beef. Ja wykorzystałem obecne kopiowanie solo i też da radę. To by było chyba wszystko. Pozdrawiam, Elo.